Cześć, mówi Asia. Zapraszam Was na zasady najnowszej gry Stefana Felda, czyli Forum Trajanum. Pokażę Wam za chwilę, jak się gra w Forum Trajanum, a Wy będziecie mogli zdecydować, czy chcecie tę grę mieć w swojej kolekcji. Każdy z graczy otrzymuje swoją planszetkę z siatką ulic, na których będzie układał swoich wysłanników, a po zwolnieniu miejsc pojawią się tutaj budynki. Kolorowe kafelki dźwigów losujemy oraz rozkładamy je na narożnikach naszej kolonii. Następnie po wyborze koloru gracz musi wyszukać z wszystkich swoich wysłanników trzy wysłanniczki. Odkłada je na bok, a pozostałych wysłanników rozkłada na swojej planszetce. W dwóch górnych narożnikach pojawiają się odsłonięci wysłannicy, natomiast ostatniego wysłannika kładziemy w prawym dolnym rogu planszy, czyli na miejscu, gdzie przechowujemy naszych wysłanników. Na dolnych kafelkach dźwigów pojawiają się dwie spośród trzech wysłanniczek. Układamy je w sposób odkryty, natomiast trzecia pojawia się tutaj w tej części i to my wybieramy, w którym miejscu nasz obywatel będzie aktywny. Od tej chwili będziemy mogli korzystać ze zdolności specjalnej, czyli zamiany asystenta na robotnika w wybranym kolorze i będziemy mogli to zrobić dwukrotnie. Każdy symbol obywatela, który się tutaj pojawi, uruchomi nam specjalne zdolności, ale musimy pamiętać, że za takiego obywatela przyjdzie nam zapłacić. W grze pojawiają się trzy rodzaje obywateli, jest nim patrycjusz, handlarz oraz rzemieślnik. Każdy z nich daje inne zdolności. W górnej części planszy ustawiamy suwak. Suwak jest dwustronny i druga strona pozwala na uzyskanie lepszych wyników, czyli zebranie większej liczby punktów zwycięstwa. Możemy go odwrócić dzięki zdolności handlarza, a przesuwamy go o kolejne pola, kiedy pojawią się kafelki dające nam taką możliwość. Każdy gracz rozgrywkę zaczyna z jedną monetą, jednym budowniczym, jednym asystentem, jednym trybunem, a także z robotnikiem w losowym kolorze. Gracz, który rozpoczyna rozgrywkę, otrzymuje znacznik pierwszego gracza, następnie przekazuje go kolejnemu po swojej prawej stronie. Jak przebiega zatem runda? Gracze zgodnie z symbolami na kartach ulic na głównej planszy będą ściągać z odpowiednich ulic po jednym żetonie kolonii. Z dwóch zabranych z siatki ulic kafelków wybieramy sobie jeden, którego zostawiamy, natomiast drugi przekazujemy graczowi po prawej stronie. Kiedy od naszego sąsiada otrzymujemy kafelek kolonii, oba układamy w tym miejscu i w momencie, kiedy przychodzi nasza tura, będziemy je odkrywać i decydować, z którego skorzystamy. Jeśli w swoich zasobach posiadamy dwóch trybunów, możemy ich poświęcić, aby skorzystać ze zdolności obu kafelek. Zaś poświęcenie jednego trybuna pozwoli nam zignorować którąś z ulic i ściągnąć żeton obywatela z dowolnego miejsca. Jeśli w ramach pobrania kafelka obywatela, kafelka kolonii, zdecydujemy się ściągnąć kafelek z któregoś z dźwigu, aktywujemy ten dźwig i za wybudowanie budynków w jego kolorze, czyli w tym przypadku zielonych, będziemy mieli podliczane punkty na koniec tej rundy. Im więcej na planszy pojawi się od tej chwili zielonych budynków, tym więcej punktów zwycięstwa zyskamy. To, w którym momencie rozgrywki aktywujemy pola z dźwigami, ma znaczenie w kwestii przydzielenia punktów zwycięstwa i jest związane z aktualnym poziomem kolumny Trajana. Kiedy dźwig aktywujemy w pierwszym cyklu, gdy poziom kolumny Trajana wynosi 3 punkty zwycięstwa, za każdy budynek w kolorze dźwigu otrzymujemy po 3 punkty. Poza kolorowymi budynkami w grze pojawiają się także szare. To, gdzie będziemy umieszczać je na siatce ulic, ma znaczenie podczas podliczania punktów, bowiem za każdy odmienny budynek w danym rzędzie będziemy liczyć punkty w zależności od tego, czy są tutaj aktywni obywatele i czy jest on jeden czy dwóch. Kiedy następuje kolejka danego gracza, odsłania on kafelki i decyduje, z którego będzie korzystał, chyba że poświęca trybunów i korzysta z obu. Kafelek kolonii w swoim kolorze, bez względu na to, czy został użyty w rozgrywce, czy też nie, odkłada na pole ze statkiem to miejsce, w którym będzie gromadził swoich obywateli i stąd właśnie wysyłał ich na forum. Żeton obywatela, który otrzymał od sąsiada, odkłada zawsze zakryty z boku planszy.
Żetony pojedynczych budynków, które są dwustronne, z jednej strony w kolorze, a z drugiej w szarym, rozkładamy mniej więcej po połowie i układamy w odpowiednich miejscach na planszy. Analogicznie sytuacja wygląda z budynkami podwójnymi. Również mają swoje miejsce na planszy. Następnie tasujemy dokładnie talię kart ulic i rozkładamy ją w trzech miejscach, po 8 w każdej kupce. Kolejne karty to karty Trajana. Występują one w trzech poziomach widocznych na rewersie kart. Każdy poziom tasujemy i losowo wyciągamy po kolei pierwszy, drugi i trzeci, układając w odpowiednim miejscu przy planszy. Karty Trajana to zadania, za realizację których otrzymujemy dodatkowe punkty zwycięstwa. Górna część dotyczy zawsze budowania, a dolna kolekcjonowania. Pierwszą część kolumny Trajana ustawiamy w wyznaczonym do tego miejscu. Oznacza to, że w pierwszym cyklu będziemy pozyskiwać 3 punkty zwycięstwa. Druga część kolumny z 2 punktami zwycięstwa trafia na stos kart na drugim polu oraz pierwsza analogicznie na ostatnie pole. Z pierwszego stosu kart odkrywamy 2, które wyznaczają nam ulice, z jakich gracze będą musieli podnieść swoje kafelki z wysłannikami. Każdy z graczy otrzymuje kolorowe znaczniki w kolorze, jaki wybrał. Umieszcza je na poszczególnych miejscach przy torach bonusów i w trakcie rozgrywki będzie przesuwał na poszczególne pola. Ostatnie znaczniki umieszcza na torze punktów zwycięstwa. Na środku naszej planszy pojawią się jeszcze plansze mozaiki, które układamy w sposób losowy w zależności od liczby grających. Na przykład dla 2 grających osób układamy 3 mozaiki w taki sposób. To tutaj gracze będą wysyłać swoich wysłanników, układając ich w poszczególnych obszarach. Kiedy dany obszar uda się skończyć, czyli zakryć cały w danym kolorze, gracz, który to zrobi, może pozyskać bonusy. Zanim rozpoczniemy podliczanie punktów, pierwszą częścią fazy punktacji jest opłacenie naszych aktywnych obywateli. Za każdy rząd aktywnych obywateli płacimy 1 monetę. Jeśli nie stać nas lub nie chcemy płacić, wówczas taki obywatel staje się nieaktywny, odwracamy go więc i nie możemy korzystać z niego podczas podliczania punktacji, a także nie będziemy mogli korzystać z jego specjalnych zdolności dalej w trakcie rozgrywki. Natomiast już w kolejnej rundzie możemy za niego zapłacić, jeśli mamy zasób, i aktywować. Jeśli w rzędzie będziemy mieć 2 znaczniki z aktywnymi obywatelami, i tak płacimy 1 monetę. Ale gdyby już ten obywatel znalazł się poniżej, występuje konieczność zapłacenia 2 monety za ten rząd. Kiedy skończą nam się talie kart z poszczególnych stosów, będziemy zliczać punkty zgodnie z fazą punktacji. W pierwszym momencie sprawdzamy, czy mamy jakieś odkryte żetony dźwigów i za każdy budynek w kolorze dźwigu otrzymujemy punkty zwycięstwa zgodnie z aktualnym stanem, poziomem kolumny Trajana. Następnie za każdy odmienny szary budynek, który znajduje się w poszczególnym rzędzie na naszej siatce ulic, również zliczamy punkty. W tym przypadku ma znaczenie, czy w danym rzędzie będzie aktywny obywatel, czy będzie 2, czy nie będzie go wcale. Za budynek w tym rzędzie pozyskamy tylko 1 punkt zwycięstwa, ale już za każdy budynek w rzędzie z aktywnym obywatelem zyskujemy po 2 punkty zwycięstwa na każdy budynek. Przy aktywnych 2 obywatelach zyskujemy 3 punkty za każdy odmienny szary budynek w rzędzie. Jeśli kafelki kolonii jakiegoś gracza sąsiadują jednym bokiem z orłem, otrzymuje on 1 punkt zwycięstwa, a jeśli jakiś kafelek leżałby na orle, otrzymuje za taki 2 punkty. Za najdłuższy połączony ze sobą obszar kafelków wysłanników gracz otrzymuje tyle punktów zwycięstwa, ile wynika z poziomu jego suwaka. W tym przypadku mówimy o 4 żetonach, a więc sprawdzamy sobie wartość na suwaku i tyle punktów zwycięstwa przydzielamy, ile wynosi ta dolna część. Ostatnią fazą punktacji jest podliczanie bonusów wynikających z realizacji zadań z kart Trajana. W tym przypadku
mamy do wykonania zbudowanie kolorowego budynku pomiędzy dwoma szarymi w poziomie. Jeśli taką strukturę posiadamy na naszej planszetce, liczymy punkty zgodnie z wartością na suwaku. Czyli w tym przypadku za takie zadanie otrzymamy 3 punkty, ponieważ nasz trajan znajduje się w tej klamrze. Gdyby udało nam się przesunąć go jedno oczko dalej, już pozyskalibyśmy za to zadanie 5 punktów. Dodatkowo, poza górnym zadaniem budowy, możemy sprawdzić zadanie kolekcjonera, a więc jeśli posiadamy trybuna i monetę, możemy zyskać dodatkowe punkty i to wielokrotnie. W grze istotne będzie odpowiednie żonglowanie zasobami. Możemy na przykład dwóch robotników w tym samym kolorze wymienić na jednego budowniczego. Asystent natomiast posłuży nam do wymiany jakiegoś robotnika w jednym kolorze na takiego w innym, który jest nam potrzebny. A ponadto w grze możemy również korzystać ze specjalnych zdolności obywateli, o ile mamy ich aktywnych. Kiedy gracz buduje szare budynki, przesuwa swój znacznik odpowiednio na torach ich bonusów. A zatem jeśli wybuduje bazylikę, przesuwa się na kolejne pole i pozyskuje widoczny tam zasób. Czyli w tym przypadku dwóch asystentów. Kiedy natomiast gracz decyduje się zbudować kolumnę triumfalną, przesuwa się na polu punktów zwycięstwa o liczbę widoczną na kolumnie trajana. Jeśli ktoś lubi mózgożerne rozgrywki, które wciągają i angażują wszystkie szare komórki, to z pewnością jest to tytuł dla Was. Ja dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.